Ostatnio mówiliśmy o tej, wydawałoby się, takiej pewnej sprzeczności między 11 a 14 rozdziałem pierwszego listu do Koryntian, gdzie w 11 rozdziale Paweł zachęca i mówi, że niewiasty, kobiety, żony w zborze powinny się modlić, prorokować. Oczywiście reguluje to, w jaki sposób to tam powinno się odbywać ze względu na zwyczaj, jaki tam panował. A w 14 rozdziale nakazuje kobietom milczeć i wyjaśnialiśmy to, na czym to polegało i czym to było spowodowane. I okazuje się, że to dotyczyło zupełnie innej sytuacji w tamtejszym zborze w Koryncie. A teraz chciałbym przejść do bardzo ważnego 15 rozdziału. Ktoś powiedział, jeżeli 13 rozdział pierwszego listu do Koryntian jest hymnem miłości, tak 15 rozdział jest hymnem zmartwychwstania. To jest ciekawa rzecz i apostoł Paweł zajmuje się tą kwestią, mówi o tym, dlatego że prawdopodobnie, jak mówi w 12 wierszu tego 15 rozdziału, opowiada się, a jeśli się o Chrystusie opowiada, że został z martwych zbudzony, jakże mogą mówić niektórzy między wami, że zmartwychwstania nie ma, więc widocznie albo to było w liście, albo to raczej było przyniesione przez tych, którzy mu już wcześniej składali relacje, domowników Chloi, o tym, co działo się w tym zborze i nie tylko o podziałach, nie tylko o niemoralności, ale o sądzeniu się nawzajem, ale także o tym, że niektórzy podważali kwestię zmartwychwstania ciał. A więc ten 15 rozdział apostoł Paweł poświęca temu zagadnieniu. Jeżeli macie otwarty 15 rozdział pierwszego listu do Koryntian, to chciałbym, żebyśmy zwrócili pierwszą uwagę na pierwsze cztery wiersze. Bardzo ważne pierwsze cztery wiersze. Czasami tak przelatujemy przez pewne teksty Bożego Słowa. A tutaj apostoł Paweł pisze tak, a przypominam wam, bracia, Ewangelię, którą wam zwiastowałem, czyli tą dobrą, radosną nowinę, którą wam zwiastowałem, którą też przyjęliście i w której trwacie i przez którą zbawieni jesteście, jeśli ją tylko zachowujecie, tak jak wam ją zwiastowałem, chyba że nadaremnie uwierzyliście. Najpierw bowiem podałem wam to, co i ja przejąłem, że Chrystus umarł za grzechy nasze według pism, i że został pogrzebany, i że dnia trzeciego został zmartwychwzbudzony według pism. Kilka myśli, kiedy tak rozważałem nad tym fragmentem 15 rozdziału, wiecie, tak nagle jakby mnie olśniło to, co Paweł tutaj mówi. Niby to są proste rzeczy i my o nich wiemy, ale Paweł je tutaj właśnie podkreśla, zaznacza. Mówi tak, że Ewangelia, którą im głosił, że ta Ewangelia, ta radosna nowina o zbawieniu, o odkupieniu w Jezusie Chrystusie, powinna być, po pierwsze, mówi, zwiastowana. W tym pierwszym wierszu mówi, którą wam zwiastowałem. Ewangelia musi być zwiastowana, moi drodzy. A więc każdy z nas powinien wziąć sobie to do serca, że Ewangelia powinna być zwiastowana. Ktoś kiedyś tobie mnie zwiastował Ewangelię. Ja mam kontakt, mówiłem o tym chyba na naszym spotkaniu modlitewnym z moim kolegą z klasy, jeszcze ze szkoły zawodowej, z technikum, i mogłem go wczoraj odwiedzić. Wiecie, on mi napisał taki SMS ostatnio, że on już umiera, że on już wcześniej mógł umrzeć i szkoda, że nie umarł i że jeszcze żyje, ale chcę jakby skończyć z alkoholem w swoim życiu i tak dalej. Wiecie, mieliśmy bardzo sensowną rozmowę wczoraj. I kiedy nawet mu zaproponowałem, czy mogę się o ciebie pomodlić, to wręcz powiedział, proszę, zrób to. Także pamiętajcie, że nie da się, czy Ewangelia Jezusa Chrystusa musi być zwiastowana. I nie milczmy, nie poddawajmy się, że tak powiem. Nie rezygnujmy ze zwiastowania, nawet kiedy się wydaje, że po prostu no jakby to nie skutkuje, nie ma oddźwięku na Ewangelię. Druga rzecz, Ewangelia musi być przyjęta. Jeżeli ona ma wydać owoc zbawienia w życiu człowieka,
ona jest zwiastowana, człowiek musi ją słyszeć, ale też musi być przez człowieka przyjęta. I na to my już nie mamy wpływu. Każdy ten, który słucha, prawda, tutaj decyduje, czy Ewangelię przyjąć, czy też odrzucić. Jest napisane w Dziejach Apostolskich 2:41, ci więc, którzy przyjęli Jego Słowo. A więc jak mogą przyjąć, jak będą mogli przyjąć, jeśli nikt nie będzie im zwiastował, prawda? W liście do Rzymian Paweł to wyraźnie mówi, jak mają uwierzyć, jeśli nie ma tego, który zwiastuje. Ewangelia bez względu na to, czy to ziarno pada na dobrą glebę, czy na skalistą glebę, czy na ubitą drogę. Pamiętajcie, my mamy to ziarno Bożego Słowa siać, bo nie wiadomo, co się z nim stanie za ileś lat. Kiedy Duch Święty może to ziarno, które kiedyś rzuciłeś, może ożywić i przyprowadzić tą osobę do zbawienia, do życia wiecznego. Ja wam mówiłem w niedzielę półtora tygodnia temu, kiedy właśnie ta Tamara mówiła o przykładzie Mojżesza, kiedy mama Mojżeszowi zwiastowała, mówiła, kiedy był małym dzieckiem, bodajże do 5 roku życia go mogła karmić, do 5 lat mogła go karmić, ona to ziarno zasiewało i ono wyrosło, ono wydało owoc dopiero po 80 latach, kiedy Mojżesz jakby odpowiedział na Boże wezwanie. Może już wcześniej, przy 40, on się czuł tożsamy z ludem Izraela i opowiedział się za ludem Izraela i to słowo wzrastało bardzo długo, ale ono zostało tam posiane. A więc jest też wielka nagroda, Daniel o niej wspomina, że ci, którzy wielu wiodą do sprawiedliwości, będą jaśnieć jak gwiazdy na sklepieniu niebieskim. A więc, moi drodzy, nie poddawajmy się, bo czasami nie wiemy, co się wydarzy, kiedy zwiastujemy Boże Święte Słowo. Ja tak nie wiedziałem, wiecie, to, co mówimy z listu do Koryntian, ale niedawno otrzymałem telefon od jakiegoś Polaka z Holandii, mówi, słucham wykładów na naszej stronie internetowej na temat listu do Koryntian, który prowadzisz. I to słowo przepala mnie na wylot. Ja sobie myślę, no my to tak mówimy, opowiadamy, wiecie, tak słuchamy, nie słuchamy. A on mówi, że to słowo go przepala na wylot. Nie wiemy nawet, jak Duch Boży, jak Pan użyje twojego, mojego świadectwa czy naszego zwiastowania. A więc Ewangelia jest zwiastowana, pisze Paweł. Ewangelia powinna być przyjęta przez wiarę. A więc ludzie powinni odpowiedzieć na tą Ewangelię i myśmy odpowiedzieli na tą Ewangelię, ale to nie jest koniec. To, że odpowiedziałeś na Ewangelię, uwierzyłeś w Ewangelię, to jeszcze jest tylko pewien etap. Dalej apostoł Paweł tutaj wyraźnie mówi, przez którą zbawieni jesteście, była wam zwiastowana, przyjęliście ją, zostaliście przez nią zbawieni i ją zachowujecie. Czyli mamy tą Ewangelię, mamy w niej wiernie trwać i na końcu mamy ją zachować, jak mówi Słowo Boże, aż do końca. To, że uwierzyłeś, to jesteś zbawionym człowiekiem, ale masz w niej trwać wiernie. Pamiętacie Dzieje Apostolskie 2:42? Ci, którzy usłyszeli, przyjęli słowo i trwali w słowie. List do Kolosan 1:22-23 także mówi, że musimy w Ewangelii Jezusa Chrystusa wiernie aż do końca wytrwać. I wy, którzy, i was, którzy niegdyś byliście mu obcymi, i wrogo usposobionymi, a uczynki wasze złe były, teraz pojednał w jego ziemskim ciele przez śmierć, aby was stawić przed obliczem swoim jako świętych i niepokalanych i nienagannych, jeśli tylko wytrwacie w wierze, ugruntowani i stali i nie zachwiejecie się w nadziei opartej na Ewangelii, która wam była zwiastowana, którą usłyszeliście, która jest zwiastowana wszelkiemu stworzeniu pod niebem, a której ja, Paweł, zostałem sługą. To jest Kolosan, 1:21-23. A więc jeśli tylko wytrwacie, a więc muszę ją słyszeć,
muszę ją przyjąć i muszę w niej trwać, być wierny, wiernie trwać do końca i zachować ją do końca. Po czwarte, i Galacjan 1:6-9 mówi także o tym właśnie zachowaniu tej prawdy, zachowaniu Ewangelii. A więc nie popadajmy w taki tylko takie samozadowolenie, ja uwierzyłem w Jezusa. Jest coś więcej, ty masz wzrastać w Chrystusie, ty masz wzrastać w uświęceniu, ty masz wzrastać w tym, aby być nienagannym i masz trwać w Ewangelii Jezusa Chrystusa. To nie jest tak, że dzisiaj jesteś i mówisz tak, ja wiem, a jutro, kiedy cię nikt nie widzi, żyjesz zupełnie inaczej. To nie jest trwanie w Ewangelii. Ci, którzy trwają i ci, którzy do końca zachowają wiarę, ci dopiero będą, są nazwani zwycięzcami i będą oglądać Boże zbawienie. Teraz dalej Paweł, a więc tym na początku, kiedy mówi o zmartwychwstaniu, to właśnie to podkreśla Ewangelię. I teraz jakby definiuje tą Ewangelię. O wiersz 3 i 4 tego pierwszego listu do Koryntian jest takim pierwszym albo jednym z pierwszych credo Kościoła apostolskiego. Później Kościół jakby rozwijał to credo, w co wierzy, w jakiego Boga wierzy, bo sytuacja Kościół do tego zmuszała. Natomiast tutaj zwróćcie uwagę, mamy tak jakby pierwsze credo, pierwsze wyznanie wiary, a też zawarta w tym jest esencja, czym jest Ewangelia. Słuchajcie, to nie jest nic skomplikowanego. My znamy Ewangelię Jezusa Chrystusa i ona jakby na tą Ewangelię Jezusa Chrystusa składają się 3 wielkie prawdy. One stanowią jądro, sedno Ewangelii, tej dobrej nowiny. Mówi tak w wierszu 3, najpierw bowiem podałem wam, to jest to, co wam przekazałem, to, co wam zwiastowałem, że Chrystus umarł za grzechy nasze według pism. A więc pierwsza prawda związana z Ewangelią, z dobrą nowiną, to to, że Chrystus oddał życie za nasze grzechy. To jest pierwsza rzecz. Po drugie, został pogrzebany. To jest druga prawda odnośnie Ewangelii. Chrystus umarł, został pogrzebany. I trzecia prawda, Chrystus trzeciego dnia został wzbudzony z martwych według pism. I to stanowi Ewangelię. To stanowi to jądro Ewangelii dobrej nowiny, że jest ktoś, kto za mnie grzesznika oddał życie, został za mnie pogrzebany, a później został dla mnie, dla mojego usprawiedliwienia, zbawienia, został wzbudzony z martwych, wskrzeszony. Te 3 wielkie prawdy, a więc nie musimy się wysilać. Jeżeli doświadczyłeś tej mocy Ewangelii, masz świadectwo w sobie i możesz prosto ludziom mówić o tym, że z tej prawdy, że jeśli Chrystus umarł za grzechy nasze, to musisz im powiedzieć, że są grzesznikami, że każdy jest grzesznikiem, który potrzebuje łaski, potrzebuje zbawienia, że to zbawienie dokonuje się przez śmierć, pogrzebanie i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. To jest ta cała prawda. Mówi Paweł, ja wam to przekazałem. Jeszcze jest jedna myśl, na którą zwróciłem uwagę. Wiecie, nigdy wcześniej na to nie zwróciłem uwagę. Paweł pisze tak, najpierw bowiem podałem wam to, co ja przyjąłem, że Chrystus umarł za grzechy nasze według pism. Kiedy mówi, że o zmartwychwstaniu, mówi także, że powstał z martwych, wzbudzony został według pism. Dla nas jest to niesamowicie ważne, bo nie opowiadamy jakiejś Ewangelii, jakiejś prawdy, jakiegoś wydarzenia, które wcześniej nie zostało zapowiedziane w pismach. Kiedy Paweł mówi o pismach, ma na myśli w tym momencie Stary Testament. Pisma Starego Testamentu, święte pisma. W ogóle pojęcie pismo w Starym Testamencie i później w Nowym Testamencie oznaczało księgi natchnione. Księgi święte, księgi zawierające czy mieszczące w sobie właśnie całkowicie to Słowo Boże skierowane do człowieka. To jest ważne. Nasza wiara nie opiera się na zmyślonych baśniach, jakichś opowiadaniach, ale całe to wydarzenie krzyża Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego jest zapowiedziane w pismach.
Choćby Izajasz 53 rozdział, choćby Psalm 22, kiedy jest mowa o ukrzyżowanym, prawda? I w Izajaszu 53 jest mowa o tym, że Chrystus umarł, prawda? Poniósł sąd, gniew Boży na swoim ciele za nasze grzechy, za nasze choroby, a później za mękę swojej duszy ujrzy światło i wielu zbawi, wielu się będzie radował. Historia Jonasza jest później przez Pana Jezusa w Ewangeliach wyjaśniona jako historia zmartwychwstania. Psalm 16, którym Pan jest później cytowany w Dziejach Apostolskich, który mówi o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, czy Księga Daniela, która mówi o wzbudzeniu zmartwych grzeszników sprawiedliwych i niesprawiedliwych. A więc stało się, mówi Paweł, nie głoszę wam czegoś zupełnie nowego, ale głoszę coś, co jest zgodne z Pismem Świętym. A więc zwróćmy uwagę, że zresztą Chrystus sam zapowiedział, pamiętacie, w Ewangelii Łukasza w 24 rozdziale, kiedy rozmawiał z tymi idącymi do Emaus, on wyjaśniał im Pisma i tłumaczył im, że o nim było napisane, że Chrystus miał cierpieć, miał umrzeć i miał zostać według Pism wzbudzony z martwych. Tak więc zawsze, wszelko prawda, wszelka doktryna, to nas tylko umacnia i upewnia w tym, jeśli coś nie jest w pismach, to nie możemy tego uznać. Tylko to, co jest zgodne z pismem. Jeżeli tak więc potrzebujemy Ducha Świętego, jego darów, jego manifestacji, jak pisze Paweł, między 12 i 14 rozdziale, gdzie mówi o Duchu Świętym, ale zawsze Duch Święty będzie nas prowadził do Pisma i będzie wyjaśniał nam Pisma, będzie objawiał nam Pisma. I działanie Ducha Bożego i działanie i Pismo są z sobą zgodne, potwierdzają siebie nawzajem. Zresztą Pismo zostało nam dane z inspiracji, z natchnienia Ducha Świętego. Tak więc Paweł definiuje, na czym ta Ewangelia jest. Proste zwiastowanie. Umarł za grzechy, pogrzebany został wzbudzony z martwych, a jednak, wiecie, ten fakt, każdy z tych dzieł, śmierć, pogrzebanie Chrystusa, zmartwychwstanie, jest to dokonanie, w Chrystusie dokonały się największe dzieła Boże dla człowieka. Dla każdego z nas. Jest bardzo ważne też w tym wszystkim, kiedy Paweł mówi o zmartwychwstaniu Chrystusa, o jego śmierci i zmartwychwstaniu, to, że on daje świadectwo i mówi, że Chrystus, Syn Boży, stał się człowiekiem. Umarł, będąc człowiekiem i zarazem Synem Bożym. Czyli Pismo mówi, że Mesjasz, że Zbawiciel przyjął ciało z Marii Dziewicy, ciało takie jak my, a więc człowiek i Bóg w jednym ciele, bo tylko człowiek i Bóg mógł dokonać odkupienia całej ludzkości. Żaden grzesznik, a każdy z nas jest grzesznikiem, nie mógł odkupić sam siebie. Kiedy Abraham miał złożyć swojego syna Izaaka, to nawet Izaak by sam siebie nie wykupił, bo był grzeszny. I Bóg tego wcale nie oczekiwał, bo to była tylko zapowiedź śmierci Jezusa Chrystusa. To była próba wiary dla Abrahama. Niesamowicie ważnym jest, abyśmy dzisiaj mieli tą świadomość, że Chrystus, Syn Boga Żywego, stał się w pełni człowiekiem i był w pełni człowiekiem, był w pełni Bogiem. Bez tej świadomości nie rozumiemy, na czym polega chrześcijaństwo. Moi drodzy, i drugim takim miejscem, jakby credo, małym wyznaniem wiary, znajdujemy w pierwszym liście do Tymoteusza. Jeżeli możecie otworzyć, tam jest druga taka bardzo istotna wzmianka w związku z tym, co mówimy, bo mówimy o zmartwychwstaniu ciał. Czyli Chrystus miał takie same ciało jak my, kiedy mówimy o zmartwychwstaniu człowieka, bo on jest tym pierwszym zmartwychwstałym, a więc musiał mieć ciało takie jak my i w ogóle, żeby nas odkupić, musiał stać się człowiekiem, bo człowiek zgrzeszył i człowiek powinien ponieść gniew Boży i sąd Boży i na Chrystusie wykonała się Boża sprawiedliwość. 1 Tymoteusza,
Trzeci rozdział, wiersz 16 mówi tak, bo bezsprzecznie wielka jest tajemnica pobożności. To jest taki drugi fragment, który jest takim wczesnochrześcijańskim credo. Ten, który objawił się w ciele, sarx, ciele, został usprawiedliwiony w duchu, ukazał się aniołom, był zwiastowany między poganami, uwierzono w niego na świecie, wzięty został w górę do chwały. A więc wielkie prawdy teologiczne, wielkie prawdy Boże tutaj są właśnie w tym takim wierszu tajemnicy pobożności wymienione. Ten, który objawił się w ciele. Inaczej mówimy, Bóg objawiony w ciele, zgodnie z Ewangelią Jana, pierwszy rozdział, od pierwszego wiersza, że na początku było Słowo, Słowo było Boga, Bogiem było Słowo i to Słowo stało się ciałem. A więc On objawiony w ciele. To jest podkreślająca właśnie Jego człowieczeństwo, a Kolosan 2:9 mówi tak, to są niesamowite słowa, gdyż w Nim mieszka, mowa jest o Chrystusie, Kolosan 2:9, gdyż w Nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości. Zwróćcie uwagę, że tu nie jest użyty czas przeszły. Nie mieszkała, ale ciągle mieszka cieleśnie. Czyli Chrystus, który przyjął ciało, został zabity, pogrzebany, został wzbudzony w ciele uwielbionym i zasiadł po prawicy Ojca w ciele uwielbionym i tam w niebie cieleśnie, w tym nowym ciele, w Nim mieszka pełnia boskości. To podkreśla nam drugą wielką prawdę, że w jednej osobie Chrystusa mamy do czynienia z człowiekiem, w pełni człowiekiem i w pełni Bogiem, który jest tak samo w Biblii nazwany także Jahwe, chociaż jest różny od Ojca. Prawda? Bo choćby w Ewangeliach on sam mówi, jam jest. I Żydzi w Getsemane słuchając to padają na twarz, bo mają świadomość, że Jezus nawiązuje do świętego, najświętszego imienia, którym jest imię Jahwe. Jestem, który jestem. Tak więc, wiecie, to są takie ciekawostki, ale one są ważne, jak Kościół definiował swoją wiarę, jak ją przedstawiał i te wielkie doktryny biblijne, jak były definiowane i są definiowane w Bożym Słowie. Tak więc widzimy, że skoro... Dalej, Biblia nie mówi, że zbawienie człowieka dotyczy tylko jego ducha i duszy. Zbawienie człowieka dotyczy całego człowieka, czyli jego ducha, duszy i ciała. I nie można mówić o człowieku bez jego wewnętrznej istoty, czyli jego ducha i duszy, i tej zewnętrznej jego istoty, czyli jego ciała. Nasze ciała, jak ktoś powiedział, wyrażają także naszą osobowość, wyrażają to, kim jesteśmy. Wiecie, jestem przekonany, że w niebie rozpoznamy się tak, jak tutaj siebie rozpoznajemy, bo te nowe ciała zachowają tą tożsamość, którą my tu mamy. Nie chcę was zasmucić, żebyście mnie źle nie zrozumieli. Ja wam na końcu będę się starał to jeszcze wyjaśnić. Mam na myśli, będziemy mieli zupełnie nowe ciała. Ale te nowe ciała będą jakby przenosić pewien tą tożsamość nas, jacy tu jesteśmy. Stąd, moi drodzy, kiedy uczniowie zobaczyli Jezusa zmartwychwstałego, rozpoznali Go w końcu. Oni nie patrzyli, mówią, ktoś to jest, bo przecież on ma zupełnie nowe ciało i nie widzimy żadnego podobieństwa. Nie, tak nie było. Oni w nim rozpoznali mistrza, swojego Pana, swojego Zbawiciela. A więc dalej jest pewna logika, którą powinniśmy uchwycić, skoro człowiek przez grzech człowieka, przez człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak też upodobało się Bogu przez człowieka, Jezusa Chrystusa, przynieść całą ludzkość do usprawiedliwienia przed Bogiem i z powrotem do chwały, którą utracił Adam w ogrodzie Eden.
To jest to wielkie dzieło zbawienia, które dokonuje się na Golgocie. Stąd Paweł w pierwszym rozdziale i w drugim rozdziale poświęca tak dużo miejsca krzyżowi Chrystusa. Mówi, Chrystus jest, nie jest podzielony. Jak powiedziałem, że on wspomina 14 razy słowo niemoralność, tak 14 razy Paweł w liście do Koryntian nawiązuje do Golgoty, do krzyża. A więc został wydany jako człowiek policzony w poczet złoczyńców, ale teraz siedzi po prawicy Ojca Chrystus, w którym cieleśnie jest pełnia boskości. Wiecie, to jest ta też nasza cudowna nadzieja, że On jest tym pierwszym i całe Pismo w wielu miejscach później, kiedy mówi o zmartwychwstaniu, przekonuje nas o tym, że będziemy mieli ciała podobne do Jego uwielbionego ciała. Czyli inaczej mówiąc, nie będziemy identycznie wyglądać jak Chrystus, ale będziemy mieli ten sam rodzaj ciała uwielbionego, rozumiecie, tą istotę tego ciała, jaką On ma, zachowując naszą tożsamość przed obliczem Boga. Tak więc Duch Święty i Pismo dają świadectwo Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym i Synu Człowieczym, który stał się ciałem, stał się człowiekiem dla naszego zbawienia. Dlaczego to jest tak ważne? Bo już w czasach apostolskich, pierwszy list Jana między innymi, 4 rozdział od 1 do 6 i także w 3 bodajże liście Jana i jeszcze w innych miejscach jest mowa o tym, że byli ludzie, którzy zaprzeczali wcieleniu. Tak zwana nauka gnostyków, którzy mówili, że Chrystus nie miał ciała jak my, miał pozorne ciało. Dlatego, że tym ludziom nie mieściło się w głowie, że wręcz uważali, że cała materia jest grzeszna sama w sobie, że w ogóle stworzenie świata materialnego było upadkiem. A Biblia nam zupełnie coś innego mówi, że materia sama w sobie jest dobra. Nie jest ani grzeszna, ani niegrzeszna, po prostu jest, prawda? Że człowiek, który z prochu ziemi został stworzony przez Boga, był dobry, bardzo dobry. Tam nie było nic złego. Ale oni mówili właśnie, że dlatego, że ta materia jest sama w sobie grzeszna i zła, Chrystus nie mógł przyjść w ciele. A więc podważali największą albo jedną z największych doktryn i prawd biblijnych dotyczących zbawienia człowieka. I Jan to zwalcza i apostoł Paweł także właśnie to zwalcza. Kolejną rzeczą, którą tutaj Paweł mówi, udowadniając Koryntianom, słuchajcie, taka jest Ewangelia, tak wam ją przekazałem, tak wam ją zwiastowałem, wyście ją przyjęli, teraz macie w niej trwać i zachować niezmienioną do końca. Nie wolno wam nic tutaj zmienić. Tak jak Paweł pisze w liście do Galacjan, gdybyśmy my albo anioł z nieba przed i głosił wam inną Ewangelię, niech będzie przeklęty. Nie wolno tutaj nic zmienić. I dalej jakby się posiłkując, mówi teraz słuchajcie. Słuchajcie, oto są naoczni świadkowie zmartwychwstania Pana. I muszę powiedzieć, że dlatego, że pisma Nowego Testamentu i Starego Testamentu są pismami nie tylko świętymi, biblijnymi, teologicznymi, ale są też wiarygodnymi pod względem historycznym. Są rzetelne w swoim przekazie. Nie ma żadnych innych pism tak świetnie zachowanych, udokumentowanych w swoich odpisach, jak właśnie księgi Starego i Nowego Testamentu. Żadnych filozofów greckich, pisarzy, poetów, tragików greckich zachowały się w kilkunastu odpisach, czasami pomiędzy oryginałem a odpisem czas sięga 1000 lat i nikt tego nie kwestionuje. A odpisy ksiąg Nowego Testamentu skurczą się w przypadku na choćby Ewangelii Jana do 35 lat. Bo najstarszy odpis Ewangelii Jana został znaleziony w Egipcie w 135 roku, a Ewangelia Jana została napisana około 90 po 90 roku. I tych odpisów jest, czy to całych ksiąg, czy fragmentów i tak dalej, jest bodajże do 10 tysięcy.
A więc nikt nie może powiedzieć, słuchaj człowieku, co ty głosisz, co ty mówisz. Nie, według pism jest to potwierdzone. Mówi, słuchajcie, są naoczni świadkowie. Chrystus zmartwychwstały to nie jest jakaś tylko religijna prawda, ale mamy świadków i wymienia po kolei, chociaż ewangelista jakby pomija w tym momencie niewiasty. Prawda? Bo Maria Magdalena chyba pierwsza widziała Pana, ale mówi z apostołów i z tych autorytetów, z tych ważnych ludzi, mówi tak, apostoł Paweł na pierwszym miejscu wymienia tutaj Kefasa, tak? Że ukazał się Kefasowi. W Ewangelii Łukasza 24:34 jest o tym mowa. Ukazał się Kefasowi. Dalej na drugim miejscu wymienia ukazał się dwunastu. Czy tam było ich 11 bez Judasza? Chodzi o to grono autorytetu. Czy tam brakowało przy tym pierwszym objawieniu się Pana Jezusa jeszcze tego samego wieczoru Tomasza? To nie ma znaczenia, bo tych 12 go widziało. Czy tych 11 z tej 12 go widziało? Byli też później inni, o którym w Dziejach Apostolskich możemy czytać, którzy zostali, jeden z nich został przyłączony do grona 12. A więc mówi, mamy tych świadków. Później mówi, ukazał się więcej niż 500 braciom naraz. Czyli to jest, wiecie, taki dobry argument, że nawet jeśli dwunastka mogłaby się umówić, że będą głosić, że go widzieli, a go nie widzieli, to już trudno jest przekonać do tego ponad 500 ludzi, którzy by coś takiego opowiadali i mówili, on mówi naraz, w jednym momencie, więc to nie była jakaś halucynacja, to nie było jakieś... Mówi, i większość z tych, którzy go widziało, dotąd żyje. Jeśli chcecie, pójdźcie i rozmawiajcie, i oni wam powiedzą. Słuchajcie, Ewangelie nie są mitem, nie są żadną baśnią. My o tym doskonale wiemy. Ale ja to chcę podkreślić. My nie wierzymy w coś, co zostało wydumane. My wierzymy w fakty, prawdę, to, co rzeczywiście miało miejsce, co się wydarzyło. I na końcu, jeszcze nie na końcu, Paweł mówi, następnie ukazał się Jakubowi. Oczywiście, że nie chodzi o Jakuba apostoła, bo w 12 jest Jakub apostoł, brat Jana. Chodzi o innego Jakuba. Tutaj raczej bibliści są zgodni, że chodzi o brata cielesnego Pana Jezusa, który jest wymieniany w Ewangeliach. Jego bracia, jego siostry, jego bracia Jakub, Juda są wymieniani. Jakub jest właśnie tym autorem tego listu Jakuba, który jest w naszym Nowym Testamencie, który nie wierzył w Jezusa. Pamiętacie, ewangeliści mówią na początku, że nawet jego właśnie bracia w niego nie wierzyli. Prawda? A więc Jakub uwierzył dopiero po jego śmierci i zmartwychwstaniu. Dlatego, że w Dziejach Apostolskich w pierwszym rozdziale już czytamy, że w wieczerniku zgromadzeni są apostołowie, Maria i jego bracia i siostry. Tam jest około 120 osób zgromadzonych. Czyli on, Pan się ukazał zmartwychwstały Jakubowi i on uwierzył. I on, nie tylko, że on uwierzył, ale później dzieje, list do Galacjan 1:19 mówi o jego szczególnym miejscu w przywództwie i Dzieje Apostolskie 15 rozdział, wiersz 13 mówią o tym, że on zajmuje przodujące, był właściwie takim przełożonym zboru w Jerozolimie. Był tym, który ten zbór w Jerozolimie razem z innymi, ale on jest wymieniony na pierwszym miejscu, prowadził. A więc ukazał się i Jakubowi, a w końcu ukazał się i mnie, poronionemu płodowi. Ja, mówi o sobie Paweł, nie jestem w ogóle... On, tu jest takie dziwne tłumaczenie, mówi, jestem najmniejszy z apostołów. W końcu ukazał się i mnie. Jakby tekst pokazuje, że zbyt późno się urodziłem. Chociaż różnica urodzenia między Pawłem a Panem Jezusem to może być w granicach 9 chyba, o ile dobrze pamiętam, lat. Ale mówi, nie zdążyłem na ten czas, kiedy Jezus właśnie czynił, działał, ale objawił mi się. I wiemy, że w Dziejach Apostolskich 9 rozdziale, że kiedy był w drodze do Damaszku pełen zioną nienawiścią do Chrystusa. Prawda? Do już większego przykładu
na to, że Chrystus żyje, że zmartwychwstał, że jest? Chyba nie ma, nie? Jeżeli jest napisane takie mocne słowo w Dziejach Apostolskich, że Saul dyszał groźbą wobec uczniów pańskich, więził ich, zmuszał do bluźnierstwa i tak dalej. Mówi, w końcu ukazał się i mnie. Tak więc mamy wymienionych tych na ocznych świadków Jezusa, zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Tak Paweł zaczyna ten 15 rozdział, kiedy chce im wyjaśnić kwestię zmartwychwstania, na czym ono polega, jak to będzie wyglądało. Moi drodzy, musimy mieć też... i jeszcze tak, w 11 wierszu mówi, czy więc ja, czy oni, to samo opowiadamy i tak uwierzyliście. To jest dobrą rzeczą jest, kiedy, zresztą pamiętacie z listu do Galacjan, jeżeli czytacie pierwszy rozdział, drugi rozdział listu do Galacjan, Paweł po swoim nawróceniu, kiedy zaczął głosić Ewangelię, on ją konfrontował z apostołami. On przyszedł do nich, on im wyjawił, jak głosi Królestwo Boże i wtedy oni mówili, dobrze głosisz, tak samo jak my głosisz, a więc jesteśmy jednomyślni w tym względzie. I on to tu podkreśla, czy więc ja, czy oni, to samo opowiadamy. Nie ma między nami żadnej różnicy w poznaniu prawdy, w poznaniu Chrystusa i w naszym zwiastowaniu. Wiemy z przekazów ewangelicznych, że apostołowie nie oczekiwali na zmartwychwstanie. Oni uważali, że kiedy Chrystus został pogrzebany, to jest koniec. Prawda? Przecież w tej drodze do Emaus ci uczniowie mówią, koniec, właściwie to się wszystko skończyło. Wydawało, że będzie fajnie, że Chrystus rzeczywiście jest królem, że coś się zmieni, a to jest koniec. Pamiętacie, jak niewiasty powątpiewają, jak go rozpoznają, a później idą do uczniów i mówią uczniom, widziałyśmy Pana, tam jest napisane, a oni im nie uwierzyli. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że czasami właśnie niektórzy jakby próbują argumentować, że to było wszystko jakby przygotowane, zaplanowane. Nie, dla samych apostołów kwestia zmartwychwstania była pewnym szokiem, prawda? Oni byli zdumieni tym, co słyszą i tym, co mogą oglądać. A więc pierwszą reakcją i niewiast, i uczniów było niedowierzanie i zdumienie. Niewiasty pusty grób zinterpretowały jako kradzież ciała pańskiego. Tak właśnie pisze Marek 16, rozdział 3-8. One mówią, ukradli Pana. Co my teraz zrobimy? I później aniołowie i Pan się im objawił, prawda? Ale one myślały, że ukradli. Faryzeusze wcale nie byli zainteresowani. Pamiętacie, uprosili wręcz, żeby była straż rzymska przy grobie. Straż rzymska, która pilnowała tego grobu. Wielki kamień był zatoczony nad grobem, a więc tym bardziej oni nie byli zainteresowani zmartwychwstaniem. I później przekupili, dali łapówkę tym żołnierzom, rozpowiadajcie, że uczniowie wykradli jego ciało. Tylko jest jedno pytanie. Czy ci uczniowie byli tak głupi, żeby za fikcję oddawać życie? Byli tak głupi, żeby za kłamstwo poświęcić całe doczesne życie, być gotowym na śmierć, skoro sami wiedzieli, że to jest fikcja? Nie trzyma się to żadnej logiki, prawda? Dla tych, którzy mówią, a bo to tam coś było nie tak. Nie. A więc widzimy, że nie oddasz życia. Nie jesteś gotów cierpieć, nie jesteś gotów znosić przeciwności, odrzucenia, prześladowania, jeśli nie jest coś prawdą. I gdyby oni posunęli się do takiego kłamstwa, to prędzej czy później to wszystko by zostało ujawnione i pokazano by nawet ciało, odnalezione ciało Pana. Tak więc to jest o tym mowa. I zbliżając się do końca, żadna religia, żadna filozofia na świecie nie wyznaje i nie wierzy w zmartwychwstanie ciał za wyjątkiem chrześcijaństwa. Tylko chrześcijanie wierzą w zmartwychwstanie ciała.
Dlatego, że wszystkie religie pogańskie i filozofie wierzą w życie, czy wierzyły w życie pozagrobowe. Jest wiara u Egipcjan gdziekolwiek. Egipcjanie stąd budowali wielkie piramidy, tam chowali faraona, dawali mu jedzenie, picie, zabijali jego sług, prawda, służebnice, żeby mu towarzyszyły w tym pośmiertnym orszaku, żeby tam po śmierci mu ciągle służyli. Była ta wiara, ale nie było wiary w zmartwychwstanie ciała. Buddyści mówią, że tak naprawdę wszystko stanie się, po prostu nic nie będzie już na końcu. Będzie niebyt. Ostatecznym tak naprawdę szczęściem człowieka jest niebyć. A Biblia mówi wręcz odwrotnie. Człowiek żyje tutaj, musi umrzeć, musi stanąć na sądzie, musi zdać sprawę ze swojego życia i będzie żył na wieki. Albo z Bogiem, albo bez Boga. Bo zmartwychwstanie dotyczy sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Wszyscy powstaną z martwych, moi drodzy. Wszyscy będą wzbudzeni. Ale jedni na żywot wieczny, inni na wieczne potępienie. Żadna religia tego nie głosi. Oprócz chrześcijan. Żadna filozofia tego nie głosi. Hindusi mówią o nirwanie, czyli takim rozpłynięciu się w tej ogólnokosmicznej energii, która jest w całym, gdzieś tam w całym wszechświecie i Bóg jest kimś bezosobowym, bezosobową energią i kiedy umiera człowiek, rozpływa się, jakby łączy i właściwie rozpływa się w tym bóstwie i tracisz zupełnie swoją tożsamość. Ale to nie jest Biblia. To nie jest pogląd biblijny. Grecy wierzyli w nieśmiertelność duszy. Byli gotowi zaakceptować, że człowiek żyje po śmierci, ale nie byli w stanie zaakceptować zmartwychwstania ciała. Dlatego na Areopagu w 19 rozdziale, bodajże czy w 18 dziejów apostolskich, kiedy Paweł zmierza do Koryntu, pamiętacie? Kiedy zaczął mówić o zmartwychwstaniu, to go wyśmiali, wyszydzili, a inni mówili, posłuchamy cię innym razem. Tak więc Boże zbawienie jest unikalne, jest jedyne. Dotyczy całego człowieka. Dla Boga ważne jest twój duch, dusza i ciało. Chrystus odkupił całego człowieka, naszego ducha, duszę i ciało. I cały człowiek będzie musiał, czy cały człowiek stanie przed obliczem wszechmogącego Boga. Bez ciała człowiek nie jest człowiekiem. Na koniec kilka myśli z tym związanych jeszcze wam podam, które brat Kazimierz Sosulski zawarł w swoim wykładzie. Pisze tak, są przynajmniej trzy powody, dla których zmartwychwstanie ciała jest konieczne. Ciało jest istotnym składnikiem ludzkiej osobowości, bez którego człowiek nie jest kompletny. Dlatego też odkupienie człowieka dokonane przez Chrystusa dotyczy całej osoby z ciałem włącznie. Ciało chrześcijańskie jest świątynią Ducha Świętego i stanie się nią w pełni chwili jego zmartwychwstania. Oczywiście mówimy o odkupionych, którzy uwierzyli. Śmierć, poza tym jako ostatni wróg ludzkości, musi zostać pokonana przez zmartwychwstanie ciała. O tym Paweł pisze na końcu tego 15 rozdziału. Jako ostatni wróg zniszczona zostanie śmierć. I wtedy zostaną usunięte w tym momencie, kiedy będzie zmartwychwstanie, będą usunięte wszelkie skutki upadku grzechu człowieka. Zmartwychwstanie ciała człowieka zagwarantowane jest przez fakt zmartwychwstania ciała Chrystusa. To zmartwychwstałe ciało jest tożsame z ciałem doczesnym danego człowieka, czyli jest rozpoznawalne i zostanie przemienione w ciało niebiańskie, a więc przystosowane do życia na nowej, w nowym niebie i nowej ziemi. Taki początek tego 15 rozdziału będziemy kontynuować dalej, mówiąc, jak Paweł rozumie zmartwychwstanie, czego naucza Koryntian i zarzuca wręcz niektórym z nich, mówi, nie znacie Pana. Wy, którzy mówicie, że nie ma zmartwychwstania, jesteście jeszcze w swoich grzechach. Tak naprawdę, mówi, nie narodziliście się na nowo, bo nie macie właściwego poznania i zrozumienia tej prawdy.
Powstańmy. Powstańmy, aby Bogu podziękować za wielkiego Zbawiciela, za wielkie zbawienie, choćby w dwóch, trzech słowach. Chciejmy Bogu podziękować. Mamy żywą nadzieję.